prostu uznam, że się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Trenuj ma. Muszą być prawidłowo wytrenowani, aż chcą u mnie pracować. Jeżeli pasażerowie się nie skarżyli, no nie wiem, na obsługę i tak dalej, to trzeba ich wytrenować. Przejść zatrudnienie mniej więcej. Jeszcze ochrony i brakuje. No jeszcze nie wiem, ochronę dajcie. Służę na ziemi. Jeśli nie nadajecie, to nic to od razu. Takich to razem. A mi zarządzanie tymi, to już się wszyscy przypisali, czy jeszcze nie wiem. Nie ma oczywiście. I wszystkie pojazdy bagażowe oczywiście też tam. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dobra, ci tutaj ładują. No, że to doładzimy już. Teraz musi być perfekcyjny. Ja nie wierzę, że im ciągle potrzeba coraz więcej pracowników, no też nie masz. Jest 25 stanowisk, są 47 obsługi na ziemi i są dostępne stanowiska. Poźnych to ja tam nie potrzebuję, nie wiadomo. Woźny to ten woźny, to on sobie da radę zawsze. Tu mi się martwią o tych ludzi, to pełno. Oni sobie siedzą na tych taburetach, nic nie robią. Zaraz im tu wybudujemy jeszcze te ławki. Raz. Nie jest chyba cały czas. No małe to jeszcze mogę, ale mówię średni to nie wiem. Tylko załadunek bagaży, no już tu powinni przyjechać. I patrzcie, jak do pasa nie ma kolejek. To za to tu jest problem. Ja znowu przestań zarabiać przez to wszystko. A tutaj to co, przepraszam, było? A dziś nie wiem. Wybuch to nastąpił? Czy co? Czekaj, ten pas jest otwarty? A, już to operacyjne.
te małe są opóźnione, czy mam do załadunek bagaży oczywiście. Co, oni się nie wyrabiają z tym bagażem? No nie wiem, no to wygląda. No sobie stoi, ten też sobie stoi. Właśnie, bo to kiedyś ma być ruch jednokierunkowy. I czemu to ci nie jest? To jest pytanie. Pyk. Pyk. Pyk i pyk. Pyk, pyk. Pyk. No i to powinno zapowiedź z tym, że oni tam będą mieć dziwne rzeczy robić. Oczywiście reputacja na wszystkich liniach nie spadła znowu już do zera. No i grafik na sobotę jest oczywiście pusty. Jak jeszcze dzisiaj do wieczora mamy pełno, to już od następnego dnia jest puste i znowu idziemy z torbami pewnie. A tu przecież oni się udole nie korkują, więc możliwe aż. To jest wyjazd bagażu, to ani go tu od razu zostaną. Aha, on sobie leci z wydroszczy do wydroszczy. Nie, on czeka, no. Bagaż chyba. Ja bym chciał, że oni w końcu dobrze ładowali te bagaże do tych statków powietrznych, co tu stoją. Się nie opóźniali tutaj ciągle. A, bo oni to jeszcze mają, ci to nie mają umowy. Turner. Nie będzie. Tutaj mają, a to na górze jak? Jaśnik do linii 17. O, się znowu opóźniają tym razem z kontrolą naziemną. Oczywiście możemy mieć no za mało tej obsługi na ziemi. Może zatrudnijmy. Nie, nie opóźnij. Obsługa naziemna już, poczekajcie. No mi to znowu się zamknęło teraz. Personel zatrudni. Raz. Więcej. No już taki mały poziom, no dajcie chociaż trochę lepiej. O, proszę bardzo. Może będzie lepiej. Oczywiście będzie ich trzeba tam poprzepisywać zaraz. Nie, patrzcie, no przez pewien okres czasu sobie dają radę dobrze i nagle nie wiadomo to skąd się bierze, że potrzebują pracowników, no nie wiadomo co. Pewnie, że więcej tych bagażowych jeździ, to więcej obsługi naziemniczej. Dobra.
Jeszcze trochę? No dobra, jeszcze zatrudnimy za dwóch. O, niech będzie. Jeszcze jeden. I zaraz idziemy ich ulepszyć. O, dziękuję. Za takich niewyszkolonych zupełnie, no to wy też dziękuję, no. Takich nie potrzebujemy w naszej profesjonalnej firmie lotniskowej. O, ochrona drogę do wytrenowania. No i cóż, no muszę, bo jak nie wydam tych, to potem pasażerowie będą marudzić, że im się to się podoba. Oczywiście u mnie na lotnisku wszyscy jak zawsze są zmęczeni, przemęczeni. I nie ma czasu na to, na wypoczynek tutaj. To jest idealnie dobrana liczba pracowników na to, żeby pracowali 24/7. Oni widać, że sami nie potrafią to zwalniać. Na przykład... Potrzebuję iść do toalety i brakuje mu energii. Gdy jest przytomny, jest wyczerpana i gdy pracuje i regeneruje się w domu. Liczę się do jego produktywności. No niestety, no nie ma czasu na wypoczynek. Drodzy Państwo, nie ma czasu. Operacje. Oboż woźny mi brakuje obsługi naziemnej, ja nie mogę. Ja się zastanawiam, jak to jest zrobione, że przecież oni już tu nic nie mają. Cały czas obsługi naziemnej. Więcej obsługi... A no tak, obsługi naziemnej. Brakuje. Czemu brakuje obsługi naziemnej? Bo pewnie wszyscy, których... Nie przydzielili się tu? Niemożliwe, a tu się przydzielili? Co z tego wychodzi? Pierwszy raz się coś zrobiło automatycznie. Zmiany. Oczywiście administracja pracuje cały czas. Proszę, proszę. Zapraszam. Panom może podziękujemy. Zapraszam. Już nie wiem, za trzech zatrudniłem, cztery. No, sześć. Pięć, jeszcze jeden, będzie szósty. Tak. I od razu lecimy na trening. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć wszyscy. I wejdźmy w te terminale. Tu się przypisali? Nie. To są tylko budowlańcy. Nie ty ją? Obsługa naziemna. Ja myślę, że to budowlańcy, a nie obsługa naziemna. Kurczę, ja ich zatrudnię miliardy tych, a oni po prostu ty tam poszli. Drodzy Państwo, jeszcze kiedyś będziecie Państwo dobrze pracować. Dziękuję. Franczyza sklepowa wysokiej jakości. Czy na czym polega franczyza sklepowa wysokiej jakości?
No, to tu będzie na górze. Pokój franczyzowy. Przez Klara. Skąd ja to mogę wiedzieć, czy on jest wysokiej jakości? Dobra, tu proszę. Też wysokiej jakości. Macie. Tu się patrzyłem, że wszystko gra. O, to może się wyrobię. No i co, jak już tutaj jest cała obsługa naziemna, to co, to już teraz wszyscy dobrze pracują? No. No właśnie, może brak. Ale to dobrze, chociaż wypoczęci będą. No widzicie, teraz wszyscy do tej łuskami. Jeszcze ten jest opóźniony, a czemu? To już widzicie, rozładunek, zaraz od razu załadunek, może przyjedzie. Jeszcze boarding leci. Boarding ukończono, załadunek bagażu. Mamy tyle tych pojazdów, że jeszcze jeden by to już sobie podjechał na spokojnie. A, pojazd bagażowy. A, teraz ten, no czemu? No bo załadunek bagaży. No już widzę, że przyjechał. Nie trzeba opóźniać. Jak tutaj wyglądamy? O, dobrze. No już trochę wyładowali, chociaż... Podoba mi się. Znaczy bym wziął tutaj pożyczkę, ale to mi i tak nie, nic nie da. Tylko oni to na dole nie zacznę zarabiać, to będzie lipa. No nie są takie złe te wynagrodzenia pracowników. Ja teraz mało zarabiam, bo no... Widzicie, jakie mam tutaj dziury w rozkładach lotów. Dlatego, że nie mam satysfakcji pasażerów. Nie jest jedyna wina tego wszystkiego. Ale infrastruktury lotnicze mają się drogie do kołowania. Czy kojarzę drogę? Ja cię to odliczę. Nie mamy te duże stanowisko, jeszcze raz będziemy sobie liczyć. O, duże stanowisko. Drodzy Państwo, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Muzyka idealna do liczenia. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3 razy, bo mi to coś zupełnie teraz nie pasuje. 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Nie, no, jeszcze raz. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze jeden taki. Teraz 2, 3, 4, 5. Nie, jeszcze jeden taki. Nie, tutaj to on jest odwrócony w drugą stronę, bo tam idzie terminal. Moje rozkminie, jak to jest zrobione, jak ja to w tym myślę. Nie, chyba, że to było... Tak? Tak. Tutaj to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Jest to... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu idzie coś takiego. Nie no, jeszcze raz przecież jak ja tam to policzyłem, przecież tutaj nie może być. Łączyłem ostre liczenie, normalnie wchodzi tutaj w grę. Jeszcze raz. To sobie... No jest tam stronę. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ten tu jest. No, po drugiej stronie. W terminale jest coś takiego. Potem tu jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze. 5, a to mi ile zostanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. To jak ja to liczyłem, to ja nie. Dobra, to jest 5. Dobra, nawet możemy tutaj dać te 6. Dobrze, zamknij i zbóż. I tego tutaj też nie ma. Ja się słyszę, prawda?